Wierzchołki pokazanej na rysunku gwiazdy są środkami boków sześciokąta foremnego. Jeśli pole tej gwiazdy jest równe 6 cm kwadratowych, to ile wynosi pole sześciokąta? Zatrzymaj filmik, jeżeli chcesz spróbować samodzielnie rozwiązać to zadanie. A kiedy będziesz gotowy, bądź gotowa, obejrzyj dalej, aby zobaczyć, jak to zrobić. Jeśli w sześciokącie foremnym poprowadzimy jego przekątne, a gwiazdę podzielimy w tych miejscach, to otrzymamy łącznie 24 przystające trójkąty równoboczne. Zauważmy teraz, że część pokolorowana i niepokolorowana zawierają taką samą liczbę tych trójkątów. Ponieważ pole części pokolorowanej jest równe 6 cm2, to pole części niepokolorowanej jest także równe 6 cm2. W związku z tym pole sześciokąta jest równe 12 cm2. Jeśli chcesz więcej takich zadań, to koniecznie zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję.